Witam Arabi WK, witam hejterów, witam wszystkich. Jakie są najlepsze formy regeneracji? Dzisiaj przedstawię Wam 70 lat badań w tym temacie, skupionych w jednym zbiorze, w jednej metaanalizie. Metaanaliza, która odpowiada, która z 10 metod najpopularniejszych regeneracji jest najskuteczniejsza. Końcowo wyszło 99 różnych publikacji, więc naprawdę jest kolosalny zbiór i naprawdę są bardzo dokładne wyliczenia. Aktywna regeneracja, czyli powiedzmy delikatne cardio, stretching, oczywiście rozciąganie statyczne, masaż, czyli oczywiście potrzebna jest tu druga osoba, masaż plus stretching, to jest kolejna opcja, elektrostymulacja, opaski uciskowe, zimne kąpiele i tutaj zaznaczam, zimne kąpiele to są takie, gdzie temperatura wody jest niższa niż temperatura naszego ciała. Nie musi być jakoś tam poniżej zera czy cokolwiek. Zimno-ciepłe prysznice, czyli takie zmiany temperatury szybkie. Krioterapia, czyli totalne schładzanie organizmu w bardzo niskich temperaturach. I terapia hiperbaryczna. To jest właśnie te nasze 10 metod. I co było jeszcze ważne przy wybieraniu tych badań spośród 70 lat, to musiał być badany wpływ tej metody regeneracji na DOMS-y, czyli na obolałość mięśniową po treningu, na odczuwalne zmęczenie, czyli czy czuliśmy się bardziej rzeźko, bardziej gotowi do treningu, czy jednak było takie, czy był taki uśpiony układ nerwowy i chciałeś jeszcze dać sobie odpocząć kolejny dzień. Markery stanów zapalnych oraz markery uszkodzeń mięśni, czyli najpopularniejsza z nich to ta znana pewnie większości z Was kinaza kreatynowa. Jakie mamy tutaj wnioski? Posłużę się swoimi notatkami. Masaż po treningu to była najlepsza opcja. Masaż po treningu nie miał negatywnego wpływu na cokolwiek i poprawiał wszystkie te cztery markery, które były badane, czyli odczuwane zmęczenie, obolałość mięśniowa, DOMS-y, stany zapalne, uszkodzenie mięśni również. Na drugim miejscu w każdym razie były opaski uciskowe oraz zimne kąpiele. Tak jak mówiłem, te zimne kąpiele to jest po prostu temperatura niższa niż naszego ciała. Nie musi być jak w wodospadzie gdzieś w górach, czy jakieś w ogóle minusowe temperatury. A przez opaski uciskowe to rozumiemy takie, które uciskają jakiś dany obszar naszego ciała, oczywiście głównie mięśnie. Nie chodzi o mocny ucisk, tylko taki, żebyśmy mocno czuli przyleganie. I tak naprawdę te trzy metody spośród 10 to są dominujące i w sumie jedyne warte uwagi i takie, myślę, najprostsze też do wykonania. Bo co jest ważne też w tych badaniach, wszystkie te metody regeneracyjne były wykonywane bezpośrednio po treningu. Także jeśli chcielibyście skorzystać z tych informacji przekazywanych dzisiaj, to najlepiej zaplanować taką jednostkę masażu czy noszenie tej opaski uciskowej albo wykonanie tej zimnej kąpieli. Myślę, że nawet zimny prysznic w jakimś tam stopniu by się do tego przyczynił bezpośrednio po treningu. No i oczywiście głównie działa to na takiej zasadzie, że skupia to dopływ krwi w tym danym miejscu i wzmaga to procesy naprawcze. No i oczywiście możemy dużo większe objętości treningowe znosić dzięki temu, dostawać lepszy bodziec do większego progresu. Co ciekawe, stretching, który jest często polecany do dziś, myślę, że do dziś dzień przez trenerów personalnych, żeby się rozciągać po treningu właśnie w celach regeneracyjnych i tak dalej. No niestety w żadnym z tych czterech naszych markerów nie znalazło to kompletnie odzwierciedlenia, żeby coś się poprawiało, a wręcz jeśli chodzi o kinazę kreatynową, czyli właśnie ten marker uszkodzeń mięśni, to dochodziło więcej tych uszkodzeń, co generalnie jest też swoją drogą niebezpieczne i właśnie może powodować więcej kontuzji, jeśli się rozciągamy po treningu. Elektrostymulacja i zimno-ciepło, czyli te prysznice,
nie dawały kompletnie nic. Aktywne formy regeneracji jak najbardziej zmniejszały obolałość mięśniową, a jednocześnie zwiększały odczuwalne zmęczenie. No więc mamy tutaj, trzeba wyważyć, co jest lepsze, jeśli byśmy zdecydowali się na taką formę poprawy regeneracji. Ale oczywiście też nie da się od tego czasami uciec. No i na redukcji rzeczywiście tą aktywną formę regeneracji, czyli to jakieś tam delikatne cardio często robimy. No i chociażby mamy ten plus, że zmniejsza się obolałość, ale niestety odczuwalne jest to zmęczenie większe, więc no trzeba się z tym pogodzić. Są w każdym razie plusy. No i na sam koniec apel ode mnie. Pamiętajmy, że te metody nigdy nie zastąpią nam snu i jedzenia. To są nasze główne regeneratory. To jest akumulator naszego ciała. Sen i jedzenie. Mamy te metody, które są takim suplementem, który może nam pomóc wycisnąć trochę więcej z naszych treningów i powiedzmy uniknąć więcej kontuzji. Tyle ode mnie na dzisiaj. Jeśli się podobało, dajcie łapy w górę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Postaram się teraz robić film o nowych badaniach regularnie. Na razie.